Cześć, hej, siemka, witam was w kolejnym odcinku. Jest taka przerwa reprezentacyjna, więc dosyć teraz ciężko o jakieś ciekawe mecze ekstraklasy, jednak wybiegając w przyszłość, postanowiłam, że w dzisiejszym odcinku to zagramy sobie najciekawszy mecz nadchodzącej kolejki ekstraklasy. Znaczy najciekawszy mecz według mnie. Wiadomo, że każdy woli co innego, ale będzie to mecz Jagiellonia Białystok kontra Wisła Kraków. Wisła ostatnio w gazie, można tak powiedzieć. Tam ładnie funkcjonuje duet Stilić-Brożek. Stilić nawet dostał powołanie do reprezentacji Bośni. A Jagiellonia cóż, no musiałaby wygrać ten mecz, żeby nie stracić kontaktu z liderem i wiceliderem, czyli z Lechem i Legią, które to ostatnio w meczu na szczycie Lech pokonał Legię 2-1, tak jak doskonale pewnie wiecie. Więc rozegramy sobie ten mecz, weźmiemy 5 saszetek. 4, 5. O! Mamy 5 saszetek. I zobaczymy, z której drużyny trafi nam się więcej piłkarzy. Pojedziemy z tematem. Pierwsza saszetka. I co my tu mamy? I już mamy szybką bramkę. Jonathan Strauss. Mamy 1-0. Z kogo tu mamy? Kucharczyk. I mamy szybkie wyrównanie. Dariusz Dudka. Jan Kocjan. Wschodząca gwiazda Jakub Bąk. I na karcie specjalnej Łukasz Madej z Górnika Zabrze. Jedziemy z kolejną saszetką. I kogo my tu mamy? Alexis Norambuena, Paweł Golański, Krzysztof Kamiński, Alvaro Gomez, Radek Dejmek z Korony i na karcie specjalnej kluczowy zawodnik Dani Quintana. Więc mamy 2-1 dla Jagiellonii Białystok. Lecimy dalej. Saszetka numer 3. Kogo my tu mamy? Przemysław Kazimierczak, Jasmin Buric, Hernani Darosa i mamy 2-2. Rafał Boguski strzela bramkę. Andrzej Duda z Legii i na karcie specjalnej Richard Zajac, mistrz obrony spod Beskidzia. Stały nam dwie saszetki. Wynik meczu 2-2. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Oleksandr Szeweluchin z Górnika. Łukasz Handzel z Piasta. Filip Starzyński. Piotr Malinowski. Schodząca gwiazda Wania Markowicz. I na karcie specjalnej Rafał Grodzicki, mistrz obrony. Lecimy. Ostatnia saszetka. Czy którejś drużynie uda się jeszcze strzelić gola? Zobaczymy, zobaczymy. Już myślałam, że Jagiellonia, a jednak nie. Jacek Kiełb, Paweł Buzała, Gergo Lowrędzic, Dariusz Wdowczyk, Wahan Geworian i gwiazda Tomasz Jodłowiec. Więc tak jak widzicie w dzisiejszym meczu Jagiellonia Białystok kontra Wisła Kraków mamy remis 2-2. Dla Wisły strzelali Rafał Boguski i Dariusz Dudka, a dla Jagiellonii na kluczowym Dani Quintana i Jonathan Strauss. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o łapce w górze. Możecie też subskrybować. I zapraszam do kolejnego odcinka. Karolajna.